Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, a moim gościem jest dzisiaj polityczka, posłanka Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Wczoraj Platforma Obywatelska ogłosiła pakiet dla kobiet, ale mam wrażenie, że sprawę aborcji chcieliście państwo schować, zapakować elegancko w tym pakiecie i uniknąć politycznej awantury. Do 12 tygodnia to decyzja kobiety w wyjątkowej sytuacji przy spełnieniu kryterium. Nie udało się chyba schować tego tematu. Nam przede wszystkim zależało na tym, żeby tematu przerywania ciąży, takiej decyzji, która jest zawsze trudna dla każdej kobiety, niezależnie od okoliczności, żeby nie wykorzystywać w taki cyniczny sposób, jak robią to przedstawiciele PiS-u. Grają tym tematem, grają na emocjach i ograniczają tylko do tego elementu, który powinien być ostatnim, który powinien być ostatecznością. Bo zwrócę uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość wiele kobietom praw w ostatnich tych 5 latach odebrało. Jak chociażby bezpłatny dostęp do in vitro, utrudniło dostęp do antykoncepcji awaryjnej, wymuszając receptę na tę antykoncepcję, utrudniło teraz w związku z tym pseudotrybunałem, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dostęp do badań prenatalnych. Mamy zapowiedź wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, nie działa system adopcji dzieci. No, wiele tych elementów po prostu kobietom zabrano. Na końcu, znaczy aborcja, zabieg przerywania ciąży jest taką ostatecznością. My po prostu chcemy, żeby zabiegów przerywania ciąży było jak najmniej, żeby kobiety nie stały przed tym dylematem. I stąd pokazanie całego pakietu praw dla kobiet z tymi wszystkimi elementami i tym ostatnim elementem jest kwestia przerywania ciąży. Podkreślam, trudna decyzja, która powinna się odbywać przy wsparciu psychologa, przy wsparciu lekarza, ale powinna opierać się na zaufaniu do kobiety, bo ona ponosi wszelkie konsekwencje tej decyzji. Pani poseł, ale są tacy, którzy mówią, że to jest wypowiedzenie, zniszczenie zgody wewnątrz Platformy na kompromis aborcyjny, który przez lata funkcjonował w Polsce, że to jest pójście o jeden krok za daleko i że to przekreśla tę partię, jaką Platforma do tej pory była. Ktoś, kto mówi takie, wypowiada takie słowa, po prostu nie widzi, że świat się zmienia, ale też mam wrażenie, przymyka oko na to, co robi partia rządząca. To PiS wypowiedział ten kompromis. To PiS rękami pseudotrybunału konstytucyjnego złamał ten pakt, załamał to porozumienie. Porozumienie też nie idealne i nie wszystkim odpowiadające, ale dający takie minimalne poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj nawet takiego minimalnego poczucia bezpieczeństwa kobiety nie mają. Muszą w tych trudnych sytuacjach wyjeżdżać za granicę. Nie chcemy, żeby tego robiły. Chcemy, żeby polskie państwo, polski rząd nie tylko od kobiet wymagał, nie żeby im zakazywał, ale żeby ułatwiał, żeby pomagał, żeby wspierał. I temu służą te rozwiązania. Myślę, że to podejście jest po prostu uczciwe wobec kobiet. Nie będziemy wykorzystywać w cyniczny sposób kobiecych tragedii. Chcemy pomóc, chcemy dać to wsparcie i mam takie przekonanie, że ta propozycja, której przygotowanie wcale nie było łatwe, bo rzeczywiście dotyczy kobiet, ale na końcu pewnie też, znaczy na pewno mężczyźni też w tej sprawie będą musieli podjąć decyzję, w samej Platformie też musieli podjąć decyzję. Udało się ich do tego przekonać, chociaż wielu nie trzeba było wcale przekonywać. Wszyscy mieli poczucie, że to nie było łatwo. Nie było łatwo, to było wiele, wiele godzin rozmów, wiele takich sporów, czasem o nazwy, czasem o słowa, czasem o szczegóły, czasem o ogóły, o nazwę samego tego pakietu. No, to są w ogóle bardzo trudne decyzje. Sama pani redaktor zwróciła uwagę, że ten kompromis funkcjonował przez wiele, wiele lat i to jest bardzo poważna decyzja, także w życiu Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że po tym wczorajszym dniu większość, zdecydowana większość ma takie poczucie, że po prostu zrobiłyśmy i zrobiliśmy bardzo dobrą, pożyteczną, niezbędną dla kobiet rzecz. Oczywiście do samego wprowadzenia tych zapisów długa droga, ale jeśli będziemy przekonani, że to dobry kierunek, to też uda się to wprowadzić w życie prędzej czy później.
A czy to grozi rozłamem Platformie Obywatelskiej? Ponad tydzień temu, chyba już w tej chwili, grupa ponad 20 osób o konserwatywnym światopoglądzie napisała w tej sprawie list w mediach społecznościowych. Obecni są ci politycy Platformy, jak Ireneusz Raś, którzy mówią, że to jest za dużo, że to jest nie do przyjęcia. Czy będzie rozłam? No poza jakimiś wyjątkami, pani o jednym wspomniała, osób, które zachowują się po prostu w tej sprawie nieelegancko i niekoleżeńsko. Wszyscy rozumieją, że z jednej strony to była decyzja trudna, potrzebna, pewnie nie wszyscy się z nią w 100% zgadzają, ale mam takie poczucie, że ten sposób dojścia do tych rozwiązań, które przedstawiliśmy, i też szacunek do tych polityków, tych parlamentarzystów, którzy mają trochę inne zdanie, sprawił, że wyjdziemy z tej sytuacji nie osłabieni, ale wzmocnieni. A jaka to jest sytuacja szczególna? Jak mogłaby pani opisać, bo to jest troszkę enigmatycznie sformułowane, czy chowają się za tym względy czysto społeczne, czyli na przykład sytuacja materialna, rodzinna, mieszkaniowa? Co to jest sytuacja szczególna? No pewnie każdy też tę sytuację będzie definiował w różny sposób. Nam chodziło o to, żeby po pierwsze kobieta miała pełne wsparcie w podejmowaniu decyzji, tej decyzji, żeby na przykład nie było tak, że ktoś ją do tej decyzji, na przykład partner, zmusza, żeby był ten taki wentyl bezpieczeństwa dla dobra kobiety. Ja nie chcę definiować tych trudnych sytuacji, podkreślam, na końcu decyzję, trudną decyzję i konsekwencje tej decyzji poniesie kobieta. My chcemy dać kobiecie wsparcie w tej trudnej decyzji i stąd też, ten zapis, czy nawet nie zapis, bo o szczegółach, o konkretnej ustawie będziemy mówili wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy wiedzieli, że ten przepis ma szansę być uchwalony. Więc ja nie mówię teraz o konkretnym zapisie, ale pokazaliśmy pewien kierunek. Pokazaliśmy kierunek, że ufamy kobiecie, a jednocześnie nie chcemy, żeby kobieta z tą decyzją zostawała sama. Ale Trybunał Konstytucyjny, i to nie ten, o którym opozycja mówi, że jest to pseudo-trybunał, tylko Trybunał Konstytucyjny pod wodzą profesora Zolla, już raz z tą posłanką społeczną poradził sobie odmownie, to znaczy na gruncie naszej konstytucji okazało się, zdaniem Trybunału, to niemożliwe, by ją dopuścić. Czy nie sądzi pani, że sprawa decyzji kobiety i tej kolejnej przesłanki rozszerzającej możliwość aborcji skończy się znowu odmową, jeśli Trybunał nawet powróci do bardziej demokratycznego kształtu? Na pewno te zapisy będą musiały mieć taki kształt i dlatego też teraz nie mówię o konkretach, żeby zminimalizować szansę na negatywną decyzję, ewentualną decyzję prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście dzisiaj w tej sytuacji, jaką mamy, jeśli chodzi o skład tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, przy żadnym zapisie nie moglibyśmy liczyć na jakąś pozytywną decyzję, na stanięcie po stronie kobiety, nad czym ubolewam, ale nie mam wątpliwości, że można wypracować taki zapis, taką konkretną już propozycję, że ona będzie akceptowalna również dla prawidłowo funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego. A jak to się ma do propozycji Platformy Politycznej, czyli dla tej szerokiej koalicji, która miałaby zdolność odrzucania weta prezydenta Andrzeja Dudy, koalicja 276. Czy będzie łatwiej z lewicą, a trudniej z tym prawicowym centrum, na przykład z PSL-em czy z Szymonem Hołownią, dogadać się po tym pakiecie dla kobiet? Są kwestie w tym naszym pakiecie praw dla kobiet, które moim zdaniem powinny nas wszystkich na opozycji połączyć i myślę, że w tej kadencji złożymy jeszcze ustawę, tę część bezpieczeństwo, pod nazwą bezpieczeństwo kobiet, dotyczącą bezpłatnego in vitro, bezpłatnej antykoncepcji awaryjnej, dostępu do badań prenatalnych. Na pewno to jest ten element, który już teraz może nam połączyć, a co do pozostałych zapisów też będziemy musieli się gdzieś pośrodku spotkać. Mam
takie przekonanie, patrząc na tę krytykę i z lewej, i z prawej strony, że poszliśmy w kwestiach przerywania ciąży środkiem drogi, takim możliwie, taką bardzo szeroką drogą, i to jest, myślę, że dobry punkt wyjścia do tego, żeby również w tych kwestiach dotyczących praw kobiet, takiego podstawowego prawa kobiet o decydowania o sobie, dojść do porozumienia. Czy obawia się Pani dalszego łowienia posłów i posłanek, no chyba głównie posłanek, patrząc na skład koła Polski 2050, wśród parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej? Czy Szymon Hołownia dalej jest w gotowości do przejmowania polityków? Nie oglądamy się szczególnie na to, co w kwestiach kadrowych robi Szymon Hołownia. To nie jest rola największej partii opozycyjnej. Czy to pomaga naszej współpracy? Nie sądzę. Nie wiem, jak się czują dzisiaj posłanki w tym klubie. Na przykład chciałabym też poznać ich zdanie w kwestii tej naszej propozycji pakietu praw kobiet, w kwestii przerywania ciąży, bo mam takie wrażenie, że tam rzeczywiście pewne pomysły, idee się wykuwają. Uważam, że działalność każdego klubu parlamentarnego, koła parlamentarnego powinna opierać się o pracę merytoryczną. Jesteśmy gotowi do współpracy także oczywiście z tym kołem, ale personaliami szczególnie się nie interesujemy. W Platformie Obywatelskiej, w klubie Koalicji Obywatelskiej przed nami wiele konkretnych projektów, planów, na tym się koncentrujemy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem była posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Pomaska. Dziękuję bardzo.